Sprzęt ze środków własnych rozpisuje, że tak powiem, plan finansowania tego urządzenia na najbliższe lata, ponieważ... To nie jest ze środków unijnych, z jakiegoś nie programu? Absolutnie, to jest ze środków własnych szpitala zakupiony sprzęt, dlatego żeby można było jakby... Szpitala nie jest tak powiedzieć. Żeby można było pokonać następny krok do kompleksowego leczenia tych zagadnień, którymi tutaj najbardziej się zajmuje. Wiadomo, takim motorem naprawdę jest oddział chirurgii i neurologii i do rozwiązywania pewnych problemów śródczaszkowych, zarówno neurologicznych, jak i neurochirurgicznych, konieczne jest wsparcie, czy możliwość współdziałania poprzez tak zwane interwencyjne zabiegi radiologiczne.